To jest program Wyszukani z kawiarni na Fontannach w centrum Radomia, tego wspaniałego miasta. Dzisiaj będzie o tym, jak wspaniale można poprawiać sylwetkę kobiet i jak im odpowiednio doradzać, by dobrze się nosiły. Dobrze się nosiły, czyli także zdrowo i pięknie, by nie popełniały błędów. Państwa i moim gościem jest dzisiaj Aneta Poneta, czyli grafiterka Radom, czyli osoba, która najlepiej się zna na tym, jak dobrać odpowiednio biustonosz. Dobrze powiedziałem? Dobrze. Dzień dobry, lepiej bym tego nie ujęła. Dziękuję, cudownie, Krzysztofie. Bardzo Ci dziękuję. Ja nie potrzebuję tych porad z wiadomych względów. W ogóle dzisiaj założyliśmy okulary tak, żeby było bardziej intymnie. Ale jakby żarty na bok, dużo popełniamy błędów, tak? Bardzo dużo, w szczególności panie, tak, panie. No, mężczyźni wydaje mi się, że stosunkowo do kobiet trochę więcej, ale jeśli chodzi o barefitting, no to kobiety tu przeważają. Jasne, okej, okay, ale czyli popełniają te panie one dużo. Dużo błędów. Bardzo dużo, około 80% kobiet nosi źle dopasowaną bieliznę. Wynika to z niewiedzy, z zaniedbania, z tego, że kiedy wchodziły w ten świat kobiecości, nikim nie przekazywał wiedzy, nie informował, jak duże znaczenie zdrowotne i estetyczne ma wygląd biustu prawidłowo dopasowanej bielizny. Słuchaj, musimy teraz zdjąć okulary, no bo jak my będziemy tobie robić zdjęcie, no to nie będzie widać oczu. O właśnie. Anetko, no i pojawiłaś się ty, która chcesz to poprawiać i chcesz o tym mówić w prosty sposób, żeby doradzać, żeby te biusty na przykład stawiały się pełniejsze, piękniejsze, no i żeby ta figura zdrowe była zdrowsza. No żeby właśnie były zdrowe. Pomysł na barefitting w naszym mieście pojawił się stąd, że mam dwie małe księżniczki. Sama miałam dość duży problem, tak, z doborem i mówię, muszę poznać tę tematykę, aby one weszły w ten świat troszeczkę łatwiej. Ja niestety nie miał mi kto pomóc i pewne błędy, które popełniłam, zostaną już do końca życia, więc zapoznałam się z tematyką, zrobiłam taką delikatną analizę rynku i wiem, że jest potrzeba. I nie było w Radomiu? Są takie miejsca, ale ja oczekiwałam sama czegoś innego. Aha. Oczekiwałam większego wyboru, a nie to, co jest, to biorę, tylko to, co chcę, to, co mi się podoba. Żeby było zdrowo, pięknie. To są te hasła moje, które ciągle powtarzam, ale to jest bardzo ważne. A no właśnie, bo do znudzenia możesz powtarzać, ale ty to robisz no nie bez powodu. Ty to robisz ze względu na to, że trzeba uświadamiać i brakuje tej cały czas świadomości, tak? Tak, tej świadomości, wiedzy, dlatego zawsze zachęcam młode dziewczyny, aby przyszły na konsultacje, czy też starsze kobiety, aby promowały ten zdrowy styl życia. Dowiedzą się dużo ciekawych rzeczy na temat swojego ciała. Możemy postawić 10 osób i każda z tych kobiet, 10 kobiet, będzie miała inne potrzeby, jeżeli chodzi o dobór bielizny, inny kształt liczbin, inne ramiączka. To jest bardzo szeroki temat i można godzinami. Konsultacja taka pełna trwa około godziny dla jednej osoby. To wyobraź sobie, ile to trzeba się skoncentrować przy tym biuście, aby dobrze kobietę ubrać, tak? No wiesz, dla nas sama myśl to jest oczywiście fantastyczna sprawa, natomiast no, ty nie patrzysz na to pod względem przyjemności, tylko bardziej opieki i zdrowia. I to jest ja ważne. Satysfakcję wsparcia, też mam, ale tak, na sam koniec. No tak. Wiesz, tak mówisz, jednej satysfakcji niż mężczyźni, patrząc na biust, tak? Tak, a na sam koniec, jak kobieta wychodzi zadowolona po tygodniu, dzwoni i dziękuje, że super, czuje się, nie czuje biustonosza, zamawia ten sam model w innej kolorystyce i mówi, że w końcu ma to, czego potrzebowała. Jest to świetne uczucie, jak można zmieniać podejście też kobiet do siebie. Do tego, że one mają prawo oczekiwać. Dlatego ten mój salon Barefitterka jest takim światem kobiet. Obecnie przenosimy się z mniejszego miejsca na Moniuszki 26, aby była większa przestrzeń, aby można było usiąść spokojnie, napić się kawy, porozmawiać. Wprowadzam doradztwo żywieniowe. Wychodzę na wprost oczekiwaniom kobiet, które nie mają dostępu do niektórych rzeczy, a w tym salonie ma być dostęp do barefittingu, do dietetyki. Ja również rozpoczynam współpracę z Sylwią Maciołą, naszą radomską projektantką i ona będzie na zamówienie kreacji danej kobiecie szyła, bo są takie dni, wyjątkowe spotkania, kiedy chcemy mieć coś innego, a nie tak, że przyjdzie koleżanka i będzie w tej samej kietce co ja, tak? Dlatego też będzie taka osoba, która doradzi, dobierze koruj do danej sylwetki. Fajne takie zabiegi wprowadzam, ale to ja zapraszam na te konsultacje, przekazujemy nie tylko barefitting, tylko takie podstawowe ABC kobiecości. To jest miejsce, które ma być nasączone tą kobiecością.
chwili rozumiem, że to poszerzenie tych twoich usług, czy w ogóle zmiana miejsca wynika po prostu z zapotrzebowania także rynku, który... Tak, bo w sumie Beefeaterka nie jest nawet na naszej mapie domeniem, nie jesteśmy rok czasu. Dopiero w sierpniu mamy pierwszą urodzinę od powstania i w tym momencie... Już zauważyłaś, że to trzeba zrobić, tak? Tak, jest... Powiększamy, aby wypełnić te potrzeby kobiet. No będzie cudowne miejsce, ja się cieszę. Wszyscy znajomi, osoby, które przychodzą, również wiem, że znajdą to, czego potrzebują. Albo ukierunkujemy w dany punkt, tak? Bo docelowo tą współpracę zamierzamy rozszerzyć o jeszcze inne podpunkty, ale to będą niespodzianki. To niespodzianki. Tak, powiem tak. Już widzę, że mrużysz oczy. Tak, bo dzisiaj jest taka pogoda półsłoneczna, niesłoneczna. No to dobra, to już zakładamy. Okulary. Żeby tobie nie było smutno. Tak, żeby mnie nie było smutno. Jest dzisiaj tak, że na zmianę, ale my teraz prowadzimy program. Proszę nam nie przeszkadzać. A co robić jeszcze? Powiedz, czy mężczyźni często pojawiają się u ciebie chcąc właśnie albo A, zainteresować własne partnerki, panie, żony, albo B, wybrać na przykład prezent? Jak to jest, jeżeli chodzi o kwestię związaną z nami mężczyznami, często w tym świecie, jest to nasz świecie brafittingu, pogubionymi osobami? Zaobserwowałam przez ten krótki czas, można powiedzieć, takie dwa typy mężczyzn. Jedni, którzy idą na łatwiznę z prezentami, bo to też jest świetne rozwiązanie. Ładnie pod przykrywką, kochanie, dbam o ciebie, abyś miała wszystko odpowiednie, więc przychodzą i prezentują tę bieliznę z konsultacją. A drugi typ mężczyzn, którzy faktycznie są zainteresowani, potrafią do mnie dzwonić, informować, słuchaj Aneta, warto byłoby jeszcze wspomnieć o tym, więc żyją. Nie wiem, z czego to wynika. W niektórych przypadkach wiem, że ich kobiety miały poważne problemy z biustem. Poprzez wiemy, że źle dobrana bielizna stymuluje nowotwory, tak? Guzy. I oni mieli z tym styczność, prawdopodobnie dlatego zgłaszają się i wiedzą, że mam jakąś siłę przebicia i docieram do szerszego grona, chcą przekazać dla bezpieczeństwa. Czyli no dwa typy, tak? Idziemy na łatwiznę. Dzisiaj są urodziny mojej żony. Otworzysz sklep. A z drugiej strony po prostu pomoc. Tak, a z drugiej strony pomoc. A powiedz, jak nie świetne. Masz takiego nie wiem, skażenia zawodowego, że jak idziesz na przykład ulicami Radomia, to widzisz, szczególnie latem, że... Wiesz, to jest okropne, ale to, jest. Tak, że jednak, że panie źle dobierają biustonosze. Jest, tak, chodzę ulicą i widzę im, ale powstrzymuję się. Będzie czuła kobieta potrzebę, będzie miała ten dyskomfort, sama przyjdzie. Bo to nie jest tak, że każdy źle dopasowany biustonosz szkodzi zdrowiu. Są niektóre biustonosze, które po prostu niszczą biust, ale niektórym kobietom na tym nie zależy i mają do tego pełne prawo, więc jeżeli kobieta czuje potrzebę, pojawia się u Beefeaterki, tak? Puszcza na tych mediach społecznościowych zapytania, no i dość często zdarza się, że jest moje miejsce wskazywane, że tutaj będziecie miały to, czego chcecie. Czyli widzisz tę rosnącą potrzebę. Jak patrzysz na ten rynek? To jest rynek taki, który właśnie trzeba angażować poprzez na przykład portale społecznościowe, czy na przykład często tu jest ta komunikacja pocztą pantoflową na przykład następuje. Jak to wygląda? Poczta pantoflowa od wielu lat zawsze jest na pierwszym miejscu, jednak jesteśmy w dobie internetu i media społecznościowe przekazują więcej informacji niż poczta pantoflowa. Natomiast poczta pantoflowa jest bardziej skuteczna. Jeżeli koleżanka, koleżance poleci, idź, dowiesz się, nie musisz robić zakupów, poznasz swoje ciało, albo zabiera jako niespodziankę na takie spotkanie, to też jest świetne, to wtedy ta osoba przyjdzie. No bo jak przeczytasz coś na Instagramie, no to tak może niepewnie, tak? A tutaj panie przyprowadzają córki, koleżanki z pracy, więc jest zapotrzebowanie i to daje energię do działania. Do tego, aby jednak iść w tym kierunku, że kobiety potrafią się otworzyć, czują się bezpiecznie, potrafią przyjść, porozmawiać o swoich problemach. A no właśnie, bo ty po prostu także jesteś często powiernikiem. No, zwykle zaczyna się od tych wad i złego samopoczucia, kończąc pewnie na kwestiach, nie wiem, rodzinnych, zawodowych i tak dalej, i tak dalej. To już nie bywa, dlatego konsultacja trwa około godziny. Dlatego też zmieniłaś taka, żeby mieć gdzie usiąść, żeby móc wysłuchać lepiej ciekawy w dobrym miejscu. Tak, spokojnie, lepiej ciekawy, porozmawiać.
No, grafiterka to nie jest tak wpisane jako zawód, tyle, no tak, że tak. Posiadamy no wiele cech innych. Dopasować biustonosz. Dopasować, co tam jest, tak, tak jak to mężczyźni, jakie rozmiary, taki, to tak, klasyczne. Tak. Wiele kobiet wchodzi i takim podstawowym rozmiarem jest 75B. My to weryfikujemy, zmieniamy, ponieważ współpracuję jeszcze z jedną osobą. I panie przychodzą, zaczynają, zamykają się na początek w przymierzalni, a później nas zapraszają i się otwierają. Otwierają się, można powiedzieć, fizycznie, jak również psychicznie, bo zaczynają opowiadać o swoich również dolegliwościach, więc no tutaj ufają nam. I to jest też taka satysfakcja, że w różnym wieku kobiety przychodzą od 16 do 70 lat i potrafią porozmawiać, uzewnętrznić się i zaufać. To jest coś wspaniałego. A ty potem, rozumiem, widzisz efekty takiego zaufania. Widzę efekty, bo kobiety zazwyczaj wracają. A to jest też tak, że zawsze, znaczy może nie zawsze, ale w większości te kobiety są potem z pełniejszymi piersiami na przykład, no bo one mają lepiej dopasowane te. Jeżeli dopasujemy dobrze biustonosz, jeżeli jest fatalnie dopasowany biustonosz, no i kobieta wpada w moje ręce, powiedzmy, po 3 miesiącach miseczka ma zwiększoną około 2 rozmiarów, no no ze względu na przesunięcia tkanki piersiowej, które nastąpiły podczas złego noszenia. Więc tutaj też jest dodatkowa satysfakcja, ale to wszystko zależy od potrzeb kobiet. Bo są kobiety, które chcą zmniejszyć sobie biust, tak, optycznie. Wychodzimy na wprost oczekiwaniom i potrzebom do formy, w jakiej pracują, czy to koktajlowy biustonosz ma być, czy ma być taki, wiesz, efekt wow. Czy nocny. Czy nocny, tak, więc jest szeroka gama gama potrzeb i rozwijam to, uzupełniamy cały czas asortyment. Będzie piękny zawód masz. No piękny, powiem ci, że dużo mężczyzn chciało mi w tym pomagać. No ja ten mężczyzn nie dziwię, przyznam szczerze. No to jest takie naturalne z naszego męskiego punktu widzenia. Ale macie różne takie drogi docierania, bo pamiętam, jak niespełna rok temu organizowałam lokal na ulicy Rywańskiej i było kilka osób, co pana od alarmu i kamery chciało przykupić, tak? Kamerę zamontować, więc dzisiaj niebawem wracam do lokalu, bo też jest pan od kamer, a tam jest kilku dodatkowych obcych mężczyzn, więc żebym miała pod odpowiednim kątem, ty wiesz o tym najlepiej, ustawione, żeby panie miały komfort, tak? A no właśnie, szanowni państwo, bo wszystko, jeżeli państwo jeszcze nie trafiliście do grafiterki, to proszę się najpierw przekonać, co robi Aneta Poneta, oglądając Pomysł na, czyli program jest... Program emitowany na naszej antenie i na naszej stronie internetowej, w którym właśnie grafiterka radzi między innymi, jak unikać tych problemów, jak ważne jest to z punktu widzenia zdrowia, aby nosić odpowiedni biustonosz i jak ważne, żeby pokazać, że można coś poprawić nie tak naprawdę niewielkim kosztem, a tylko, nie tylko chęciami, bo nie o koszt tu chodzi tak naprawdę, a o kwestie związane ze zdrowiem. O tyle mam, jestem do przodu, mogę powiedzieć, na rynku edomskim, że są głównie polskie marki, więc rozmawiając o finansach, one są połowę tańsze niż zagraniczne, a efekt jest ten sam, albo jeszcze lepszy, bo polskie, tak? Właśnie, dobre, bo dlatego, polskie, tak chwalę, dlatego tak. Chciałam to miejsce stworzyć przystępne cenowo dla każdej grupy, z świetną jakością, no ja oczywiście pojmuję nasze miasto i naszą Polskę. No właśnie, i także jesteś nominowana w tegorocznym plebiscycie granitowego tulipana w gali Izby Przemysłowo-Handlowej. Rozumiem wyróżnienie, które także gdzieś tam ma pomóc, ma za zadanie jeszcze bardziej rozpromować tę waszą markę. Ja byłam bardzo zaskoczona nominacją. Wielka radość, ponieważ nie czułam się... W momencie, kiedy troszeczkę mój zapał przygasł, dostałam informację, że zostałam nominowana. To znaczy, że zostałam zauważona i że to jest potrzebne. I wtedy Aneta dostała dalej siły do działania. Wielka radość, nominacja jest dużym wyróżnieniem, patrząc na ilość małych firm na rynku radomskim. To już tam było kilka tylko nominowanych, więc coś wspaniałego, właśnie, świetne doświadczenie. Życzę sukcesu i zdobycia tej statuetki w przyszłym roku, podczas gali. Działamy. No właśnie, podczas, z nowym lokalem być może będzie to łatwiejsze. Nie podczas gali granitowego tulipana organizowanego przez Izbę Przemysłowo-Handlową Ziemi Radomskiej. Aneta Poneta, grafiterka Radom, była państwa i moim gościem w programie Wyszukanie. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję. Do zobaczenia. Do zobaczenia.